Zacznijmy od balansu. Balansu zysków i pracy. Czy możemy zakładać, że coś się zmieni po stronie wypłat z serwisów streamingowych? Niekoniecznie, niekoniecznie, ale możemy, czy nawet powinniśmy tego oczekiwać. Co się raczej nie stanie, ale coś, co jest realne, a przynajmniej ja tego oczekuję, to jeszcze mocniejsza pozycja Bandcampa. Zdecydowanie najbardziej uczciwej platformy wobec artystów, artystek. To wciąż niszowy serwis, ale w 2020 dzięki sensownej pomocy branży muzycznej w postaci Bandcamp Fridays, takich specjalnych dni, to są pierwsze piątki miesiąca, one będą zresztą kontynuowane do bodaj do maja 2021 roku. To są takie specjalne dni, kiedy serwis nie pobiera swojej prowizji od zysków. I to jest niesamowite wsparcie dla artystów, artystek, bardzo bezpośrednie, bardzo jasne, bardzo na klarownych zasadach. Bandcamp, właśnie przez te Bandcamp Fridays trochę więcej pojawił się w mediach, również nie tylko muzycznych. I oczywiście model subskrybencki jest bardzo wygodny dla słuchaczy i słuchaczek i już niekoniecznie dla artystów i artystek. I tak, wiem, że mówię do was z wnętrza serwisu streamingowego, ale na celowniku tutaj głównie mam Spotify i YouTube, które mają wręcz ofensywne stawki za streamy, a są najpopularniejsze. I właściwie o to tutaj chodzi, nie o wyrzucenie za burtę streamu jako pomysłu, no bo rzeczywiście jest to wygodny, jest to nowoczesny pomysł, ale jakiegoś takiego bardziej uczciwego rozliczania go wobec ludzi, którzy dostarczają tej muzyki na serwisy. W tym roku ten rażący kontrast między Bandcampem a Spotify był wręcz szokujący, no bo z jednej strony mieliśmy CEO Spotify Daniela Eka, który mówi, że już nie można wydawać płyty co 3 lata, trzeba trzaskać content, bo inaczej się nie da, a z drugiej strony mieliśmy ten Bandcamp, który powiedział: hej, branża jest w kryzysie, musimy jej pomóc. I właściwie też ta różnica w języku, w komunikacji ze społecznością artystyczną jest tutaj kluczowa, bo Bandcamp po prostu wychodzi z pozycji dobra dla społeczności artystycznej, a Spotify jest po prostu jakimś takim opresyjnym, dystopijnym narzędziem, gdzie Daniel Ek, CEO, który zarabia miliony, jeśli nie miliardy, i po prostu nęka tych biednych artystów, artystki, i nimi gardzi najzwyczajniej w świecie, bo dla niego to jest content, i to, czy to będzie Travis Scott, czy jakaś indie piosenkarka, czy Joe Rogan, znany podcaster, który jest strasznym dzbanem i podpisuje jakieś absurdalne umowy na wyłączność ze Spotify za miliony grube dolarów. Jakby tutaj to wszystko się rozchodzi w szwach.